Szczelewie. Witam uczniów, witam nauczycieli, wszystkich pracowników administracji i obsługi, wszystkich rodziców i sympatyków naszej szkoły. Słyszy się wokół w ostatnim czasie, że nadszedł czas szczególnie trudny, nadeszły ciężkie czasy, nadszedł czas pandemii. Bo taka jest prawda, ten czas wymusza od nas sporą dyscyplinę i do takiej nawołuję również ja. Ale chciałam zacząć inaczej. Chciałam zacząć od słów, że nadszedł czas radości. Nadszedł radosny czas, błogosławiony czas, święty czas oczekiwania na świętowanie rocznicy, kolejnej rocznicy narodzin Jezusa. To właśnie Dzieciątko Jezus rodzi się w stajence betlejemskiej. Wdziela się w postać człowieka, żeby lepiej zrozumieć nasze kłopoty, nasze troski, ale też i nasze radości, żeby wiedzieć, czego nam ludziom tutaj w naszej wędrówce potrzeba. Dlatego też życzę wszystkim, żeby to Dzieciątko Jezus narodzone w stajence betlejemskiej obdarzało nas potrzebnymi łaskami, miłością i radością, żebyśmy potrafili się nią na co dzień dzielić wzajemnie, żeby nam Jezus błogosławił zarówno w tym codziennym życiu, jak i w tym świątecznym czasie. Dlatego też prosimy Cię, Panie Jezu,